jak sprawuje się czarny Euron Pro po 2 miesiącach użytkowania? O tym opowiem Wam, zabierając Was na przejażdżkę po zaporze zbiornika Goczałkowickiego. Dobra, rozgrzewka na schodach zaliczona. No a teraz zastanawiam się, czy pojechać w tamtą stronę, czy pojechać w tamtą stronę. Tam widzę jakieś zabudowanie, więc chyba to będzie dużo lepszy kierunek. Jak regularnie oglądacie mój kanał, to wiecie, że ten rower dostałem od sponsora, od marki Trial Shop. No i z jednej strony trudno zaglądać darowanemu, ale mimo wszystko postaram się opowiedzieć Wam o minusach tej maszyny, bo jest ich kilka. Na koniec opowiem Wam o zaletach tego roweru, no a tymczasem idziemy dalej. Znalazłem kolejną miejscówkę z wielkimi betonowymi klockami, które idealnie nadawałyby się do tego, żeby skakać z jednego na drugi na tylnym kole. Jednym z minusów tego roweru jest fakt, że producent wstawia do niego bardzo kiepskie siedzenie. To, które jest fabrycznie, w tej cenie myślę, że nie powinno mieć miejsca. Nie nadaje się kompletnie do niczego. Próbowałem uczyć się bar spina, no i pierwsze co to, wymieniłem siedzenie. Drugim minusem tej maszyny jest jego waga. 0,5 kg więcej niż w poprzednim Neuronie, co sprawia, że trudno wyskoczyć na przykład z bunny hopa tak wysoko, jak skakałem na tamtym rowerze, więc to jest mały minus. No, wynika z tego to, że ten rower jest dużo sztywniejszy od poprzedniego, dużo łatwiej robić techniki streetowe, no ale już wyskoki, wysokości, odległości przez te 0,5 kg różnicy, no, są po prostu słabsze. Rower wybrałem na specyfikacji z hamulcami Magura NT7, z klamką HC3 i z klockami od Jitsi, czyli w zasadzie najmocniejsza wersja, najbardziej agresywnie łapiąca, jaka jest tylko możliwa. No i ma to jeden gigantyczny minus. Ten hamulec jest tak potężnie mocny, jest tak silny, koło zatrzymuje w mig i jest duży problem z modulacją. Wszystkie triki typu jazda na przednim kole do tyłu, no to na tym rowerze, w tej specyfikacji, z tymi hamulcami, no jest dużo, ale to dużo trudniejsze niż na przykład słabszych hamulcach, takich jak Magura MT6, na których jeździłem w starym rowerze, czy Char CNC. Więc no, sam się w to wpakowałem, chciałem mieć świetny hamulec, ale przedobrzyłem. Ja dotarłem do zabudowań, ale nie ma tutaj kompletnie nic, po czym można by poskakać, więc opowiem o zaletach tej maszyny. I największą zmianą w porównaniu do poprzedniego Neurona jest zastosowanie suportu w systemie BB30. To tak usztywniło ten rower, że jest nie do poznania. Drugi plus to mostek CNC ze świetną geometrią i kierownica, którą jak porównałem do Arcade'a, to moim zdaniem na oko jest dokładnie takiej samej geometrii, takiej samej wagi, więc ten kokpit sprawuje się świetnie w porównaniu do tego, co było w ubiegłym roku w tamtym Neuronie, gdzie to wszystko troszeczkę jednak pływało, no i ta geometria sprawiała, że nie było to to samo, co jest tutaj. Więc całość tego roweru, jak spojrzymy na inne już obręcze, na sztywną oś z tyłu, na taperowaną główkę, na suport BB30, na śrubki tytanowe, no, na świetną geometrię całości, no to jest rower naprawdę, w którym w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Ja jestem z niego mega zadowolony po tych 2 miesiącach. Ma kilka minusów typu waga, ale myślę, że to jest do przeżycia. Zobaczymy, jak będzie później, jak będzie szła nauka nowych rzeczy. No a tymczasem ja Wam dziękuję, spadam, bo zrobiło się prawie ciemno, a jeszcze muszę to zmontować, więc do zobaczyska w kolejny czwartek o godzinie 18:00.